Panie prezesie, panie premierze, szanowni państwo, w tym dniu prawosławnej niedzieli wielkanocnej chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim wyznawcom obrządków wschodnich. Chciałbym życzyć, aby zmartwychwstały zbawiciel pobłogosławił naszej ojczyźnie, naszym rodzinom i tej ziemi. Chciałbym także, proszę państwa, po pierwsze, bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że uczynił mnie liderem Podlasko-Warmińsko-Mazurskiej Listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. I pięć lat temu i teraz. Pięć lat temu zaowocowało to. Czymś precedensowym, czyli tym, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów. Do tej pory mieliśmy europosłów, ale po raz pierwszy, po raz pierwszy kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał najlepszy wynik w okręgu. Mam nadzieję, że jest to doby, dobry prognostyk dla Prawa i Sprawiedliwości również teraz. Proszę Państwa, to było bardzo pracowita, ale i bardzo ciekawe, pięć lat. To był czas, kiedy Parlament Europejski funkcjonował także w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło i rządzi w Polsce. To tworzy efekt synergii dla nas. Nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim współpracuje z reprezentacją rządową, Działamy razem, wspólnie na rzecz Polski, Polaków, na rzecz także regionów Polski Wschodniej. Moja aktywność w Parlamencie Europejskim rozpoczęła się od złożenia interpelacji, właśnie w sprawie ustanowienia i realizacji programu dla Polski Wschodniej. Proszę Państwa, Program Prawa i Sprawiedliwości, Program Europejski Prawa i Sprawiedliwości obejmujący te zagadnienia, które są dla nas najważniejsze w tych wyborach, jest elementem naszego całościowego programu. Składa się on z 12 punktów. Nie martwcie się Państwo, nie będę ich wszystkich omawiał po kolei, ponieważ doskonale to zrobił pan poseł Tomasz Poręba już na pierwszej konwencji wiasiące. Natomiast, co jest dla nas najważniejsze, oczywiście, wychodzimy od spraw podstawowych, od fundamentu, na którym to wszystko jest budowane, od tego, iż. Europa powinna opierać się o chrześcijańskie wartości. Najważniejsza jest dla nas rodzina, i na tym, na tym fundamencie budujemy pozostałe kwestie. I teraz, proszę Państwa, co dla nas również jest ważne? Ważne dla nas jest postawienie na rozwój, na politykę spójności. Wiele było już o tym mówione, bo to jest bardzo ważne. Polska Wschodnia. Północno-wschodnia, te dwa nasze województwa połączone w tym okręgu wyborczym do Parlamentu Europejskiego, czyli województwa Podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie, są wprost stworzone do tego, aby funkcjonować w ramach Unii Europejskiej i wyrównywać ten poziom infrastrukturalny. Fundusz Spójności, to jest właśnie ten program Unii Europejskiej, w ramach którego takie regiony jak ten otrzymują znaczące środki. Tutaj mamy do czynienia z niższym poziomem rozwoju infrastrukturalnego, dlatego też kiedy my w Parlamencie Europejskim stanowimy przepisy, które mają formalnie obowiązywać we wszystkich 28 państwach członkowskich, mają być prawem dla ponad pół miliarda ludzi, to wiemy, że te środki nie trafią na zachód Europy, nie trafią do Niemiec, nie trafią do Francji, a trafią właśnie tutaj. I też nie trafią do całej Polski, tylko trafią właśnie do województw Polski Wschodniej, właśnie tutaj. Na Warmie i Mazury, Podlasie, Podkarpacie, na Lubelszczyznę. Więc to jest program wprost stworzony właśnie dla nas tutaj. I proszę Państwa, udało się nam utrzymać ten program. W, w projekcie przyszłego budżetu Unii Europejskiej te środki są zabezpieczone. Traktowane to już jest w tej chwili jako oczywistość, że ten program, o którym jeszcze poprzedni rząd Donalda Tuska mówił, że możliwe, że go nie będzie, że tamten poprzedni wynegocjowany przez nich, to już prawdopodobnie jeden z ostatnich, jak nie ostatni. Nie, on będzie, dzięki właśnie naszej pracy. Proszę Państwa, te środki na rozwój infrastrukturalny to są właśnie takie potężne inwestycje, o których mówili Pan Prezes i Pan Premier w To też jest ogromne osiągnięcie, że ona jest właśnie w tej chwili realizowana. Przypomnijmy sobie te plany jeszcze właśnie Rządu Tuska. Tam wicepremier ówczesna Bieńkowska zakreślała daty realizacji całościowej tej inwestycji na rok 2050. Wszyscy się zastanawiali, co to są za daty, co to jest za perspektywa, jakieś projekty projektów, może marzenia o projektach. Natomiast jeśli my coś robimy, to robimy to dziś, tu i teraz. W tym roku w 11 miejscach są lub będą wbijane łopaty na trasie budowy w Jakarpatii. I wkrótce ona zostanie oddana do użytku. Także jest mi strasznie miło, i mam tę satysfakcję, że razem z posłem Tomaszem Porębą mogliśmy działać na rzecz wprowadzenia właśnie Wiakarpatii na listę tych transeuropejskich korytarzy transportowych. Tomek Poręba robił to z punktu widzenia swojego Podkarpacia, ja robiłem to z punktu widzenia Podlasia. I ten efekt synergii, ten efekt współpracy właśnie zadziałał. To jest ta pozytywna współpraca naszej drużyny prawa i sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Te wielkie inwestycje infrastrukturalne to także właśnie Rail Baltica, Via Baltica. Także trasa tutaj wschód-zachód S16 tak ważna dla Warmii Mazur oraz północnej części województwa podlaskiego. To jest po prostu ogromna sieć, która będzie powodowała nie tylko to, że będzie nam łatwiej się tutaj poruszać, docierać w różne miejsca, ale także Podniesienie tego poziomu rozwoju infrastrukturalnego będzie ściągało tutaj przedsiębiorców. Oni będą przyjeżdżać, bo przecież oni patrzą na to, gdzie są drogi, gdzie są koleje, gdzie mogą dowieść ten, to, co przetwarzają, co jest na miejscu i jak to wywieźć. To jest dla nich poważny impuls do tego, aby tutaj właśnie napływał kapitał, aby były inwestycje. Jednocześnie trzeba korzystać z tej unikalnej sytuacji, w jakiej znajduje się nasz region. To znaczy nie popełniać błędów przeszłości, takich, które zostały popełnione na zachodzie Europy. To, że akurat mamy tutaj niższy poziom rozwoju infrastrukturalnego, cały czas, cały czas go podnosimy, także za pomocą środków unijnych, to jest ta jakby prawidłowa droga, dobry kierunek. Źle, że on jest tak niski, że te, te ziemie tak długo były zaniedbane do czasów, kiedy rząd prawa i sprawiedliwości postanowił poprawić tę sytuację. Natomiast to, że mamy tutaj taką sytuację, to, to nie oznacza, że mamy powtarzać te błędy. Tutaj powinien napływać kapitał, powstawać przemysł, ale przemysł nieemisyjny, technologie XXI wieku. To jest właśnie przyszłość. To są najwyższe środki, najwyższe zyski i to jest właśnie miejsce, gdzie te inwestycje powinny napływać. Tego typu inwestycje. Proszę Państwa, to także w pośród tych wielkich inwestycji kolej Mazursko-Warszawska, przebiegająca również przez województwo podlaskie. Tutaj z posłem Lechem Kołakowskim bardzo mocno działamy w tym kierunku i to się już jakby finalizuje w tym zakresie projektowym. To będzie jedna z, z tych tak zwanych szprych Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie. Również to jest to, co jest właśnie pozytywnego dla ob, obu tych naszych województw, tej Polski Północno-Wschodniej. Oprócz tych wielkich inwestycji, proszę Państwa, to także mniejsze inwestycje drogowe, kolejowe, tutaj jednym z elementów. Piątki Morawieckiego, jest również Fundusz Dróg Samorządowych, prawda? Ogromne środki, w tym roku 6 miliardów złotych w skali całej Polski, z czego dla województwa Podlaskiego. 440 miliardów, a dla województwa warmińsko-mazurskiego 340 miliardów. To są środki nieproporcjonalnie większe niż wynikałoby to ze wskaźników ludnościowych czy terytorialnych, właśnie tutaj przeznaczone, dlatego że trzeba ten poziom rozwoju infrastrukturalnego wyrównywać. Bardzo dziękujemy panie premierze. Proszę Państwa, w ramach tych 12 punktów programu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego mamy także y, tutaj położony mocny akcent na politykę rolną, na utrzymanie wspólnej polityki rolnej. Tu już Pan Premier zasygnalizował, mamy bardzo duże możliwości zrównania dopłat bezpośrednich polskich rolników z tymi, które są na zachodzie Unii Europejskiej. Parlament Europejski w ubiegłym roku przyjął cztery rezolucje, w których stwierdził, że te dopłaty powinny być zrównane, czyli te polskie podniesione do poziomu ogólnounijnego. Jednocześnie w tym roku, w lutym, Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, przyjmując program rolny, uznała już za oczywistość to, że takie zmiany powinny nastąpić. W związku z tym to już zostało jakby wpisane do programu rolnego przyjętego przez Komisję Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. To jest ten też pozytywny efekt pracy europosłów prawa i sprawiedliwości tej kadencji w, nad tymi zagadnieniami. To się proszę państwa dzieje. To jest dobra podstawa do tego, aby również komponent rządowy miał dobre wsparcie do tego, aby te dopłaty zostały zrównane, bo budżet unijny ten siedmioletni, te potem roczne przyjmowane są łącznie i przez Parlament Europejski, który już powiedział tak, dla zrównania dopłat i przez rządy państw członkowskich. Jeśli udało nam się przekonać europarlamentarzystów, którzy są bardzo zróżnicowani, może nawet bardziej niż rządy, to myślę, że również jest tutaj duża szansa na to, aby poszczególne państwa członkowskie również się na to zgodziły i by ten budżet w takim kształcie powstał, aby te dopłaty zostały zrównane. My jako europarlamentarzyści odrobiliśmy swoją lekcję i tutaj dajemy dobrą podstawę do dalszych negocjacji. Proszę państwa, te 12 punktów to także nasza niezgoda na stosowanie podwójnych standardów. Na stosowanie podwójnych standardów w zakresie politycznym, gospodarczym, każdym. W zakresie politycznym nie może być tak, że Pan Timmermans mówi, że w Polsce nie ma praworządności, choć Polska ma jeden z najwyższych wskaźników wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Choć w Polsce jest swoboda wyrażania swoich poglądów, swoboda demonstrowania, wolność słowa. Z kolei pytany o to, co dzieje się we Francji, gdzie cały czas istnieje stan permanentnego stanu wyjątkowego. Rok temu stan wyjątkowy formalnie zniesiono, natomiast 90% ustawodawstwa stanu wyjątkowego przeniesiono do normalnych, nieobowiązujących na co dzień ustaw. Tam stan wyjątkowy jest na co dzień, to jest standard. Widzieliście Państwo te dzieci klęczące z podniesionymi rękoma przed francuskimi policjantami mierzącymi do nich z broni maszynowej. Pan Timmermans pytany o to, powiedział, to jest Francja, nie dostrzegam nic złego. Tam jest demokracja. Francuzi, z którymi rozmawiamy, oni, oni już sami mają więcej wątpliwości. Jeden z francuzów, pracowników Parlamentu Europejskiego, pracujący w Strasburgu, powiedział mi, że we Francji już nie mówi się o tym, że Francja jest państwem demokratycznym, mówi się, że jest państwem republikańskim. I póki co ma im to wystarczyć. Więc nie może być podwójnych standardów, proszę Państwa, ale tu też dobra wiadomość. Parlament Europejski właśnie w lutym zamknął procedurę badania rzekomych naruszeń praworządności wobec Polski. Komisja LIBE, Komisja Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego, z której również chodzę, przegłosowała po powrocie misji z Polski, że te e, prace nie będą dalej kontynuowane na bazie dyskusji, iż e, w Polsce nie ma naruszeń praworządności, więc co tutaj jest więcej do... Działania. Rada Unii Europejskiej też już się nie zajmuje tą problematyką, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o ile wyda jakiekolwiek orzeczenia, będą one dotyczyły aktów już dawno nieobowiązujących, w związku z tym nie będą miały praktycznego wymiaru, będą orzeczeniami historycznymi. Proszę Państwa, mówiłem także o niezgodzie na. Podwójne standardy w gospodarce. To też nie może być tak, że jak rząd Donalda Tuska zamykał polskie stocznie, ponieważ tak kazała Unia Europejska. Pamiętam jeszcze rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego tych stoczni, mimo żądań Unii, nie zamykał. Dzisiaj po rządach Tuska mozolnie je odbudowywujemy. Natomiast doskonale rozwijają się stocznie niemieckie, w tym stocznia w Rostoku, nad tym samym Bałtykiem. Też nie ma zgody na podwójne standardy. To także, proszę Państwa, właśnie rozwój naszych regionów z punktu widzenia właśnie gospodarki morskiej. I jeśli tutaj mówimy o wojsko-warnisko-mazurskim, szczególnie istotny jest przekop Mierzei Wiślanej. To się dzieje. To się dzieje, to jest realizowane. I ten przekop powstaje. Wreszcie niezgoda na stosowanie tych podwójnych standardów w życiu codziennym. To o czym mówił wczoraj pan prezes w Poznaniu, te przysłowiowe proszki do prania, proszek niemieckiej firmy o tej samej nazwie, w tym samym opakowaniu, o tej samej nazwie, to w Polsce jakieś badziewie, a tam w Niemczech pełnowartościowy produkt o wiele lepszy od tego, co się u nas sprzedaje przez tą samą firmę. Proszę państwa te przepisy, które chociaż w pewnym stopniu powodują, że będzie to coraz bardziej utrudnione, a docelowo niemożliwe zostały właśnie przyjęte i tu też mam ogromną satysfakcję z tego, że to właśnie, ja na początku roku 2018 złożyłem do Komisji Europejskiej interpelację, na którą odpowiedziała pani komisarz Jurowa, wskazując ówczesne jeszcze bardzo ułomne przepisy, które można by próbować stosować w tym zakresie, ale mówiąc także o tym, że będzie w takim razie przygotowana regulacja całościowa. I to był ten, jak sądzę, impuls do tego, aby te przepisy zostały opracowane a obecnie przyjęte. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, nie ma naszej zgody na podwójne standardy w jakimkolwiek wymiarze. Proszę Państwa, mamy dzisiaj kwiecień 2019 roku. Dziewięć lat temu zginął w świętej pamięci pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Miałem zaszczyt z nim współpracować i kiedy tak ciągle wracam pamięcią do tej współpracy, Wspominam taką rozmowę z nim w roku 2003, kiedy był jeszcze prezydentem Warszawy, dwa, dwa lata później miał zostać prezydentem Polski. Wówczas miało miejsce referendum akcesyjne. Głosowaliśmy w sprawie tego, czy należy przystąpić do Unii Europejskiej. Prawo i sprawiedliwość gorąco popierało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Uznaliśmy, że jest to bardzo ważne dla Polski jednocześnie wsparcie ze strony prawa i sprawiedliwości było na zasadzie takim kondycję sine qua non jednego z wielu elementów, ale bez którego by się to nie dokonało tego iż ta stosowna większość została zbudowana. I ja się wtedy zapytałem pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego: "Lechu, jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Powiedz mi." On mi powiedział: "Tak, wiesz Karol, to jest tak, że Polska nie może być w szarej strefie między Niemcami, a Rosją. Z tego będzie wynikało wszystko dalsze. I nasza stabilność polityczna, i gospodarcza, także w powiązaniu z naszym członkostwem w NATO, nasze bezpieczeństwo militarne. Ale doda, dodał też, ale pamiętaj, że jak już znajdziemy się w Unii, to będziemy musieli wszystkiego pilnować. Nikt nam niczego nie da za darmo. Będziemy musieli być zawsze tam, gdzie są podejmowane decyzje, będziemy musieli zabiegać mocno o nasze racje, bo tylko ludzie przygotowani, tylko ci, którzy twardo reprezentują interes swojego kraju, swoich wyborców, mogą coś tam osiągnąć. Ja te słowa pamiętam do dzisiaj. One tak do mnie często wracają i są dla mnie takim mottem, takim elementem testamentu politycznego, świętej pamięci pana prezydenta. Lecha Kaczyńskiego i to jakby buduje moje rozumienie Unii Europejskiej i tego, jak powinna wyglądać nasza praca na rzecz Polski i Polaków. Proszę Państwa, wiele rzeczy zostało do tej pory zrobione, wiele rzeczy można jeszcze zrobić. Proszę Państwa, przed nami są wybory, które są wyborami bardzo ważnymi. Jednym z tych elementów, e, tych Trój czy czwór wyborów, już mieliśmy do czynienia z wyborami samorządowymi, teraz wyborami europarlamentarnymi, za chwilę wybory do Parlamentu Krajowego, następnie wybory prezydenckie. To są wybory bardzo ważne i należy je traktować jako element tego większego zbioru, ale również w sposób autonomiczny. Ważne jest, aby do Parlamentu Europejskiego dostała się kompetentna, silna reprezentacja ludzi, którzy będą reprezentowali interes Polski, i Polaków, którzy będą reprezentowali interes swoich wyborców i taka jest właśnie proszę państwa drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Taka jest też nasza lista wyborcza w okręgu Podlasko-Warmińsko-Mazurskim. Dziękuję bardzo.